W dzisiejszym filmie pokażę Wam 4 śniadania, które sprawdzą się idealnie u osób chorujących na Hashimoto czy niedoczynność tarczycy. Będą to 2 śniadania na słodko i 2 śniadania na słono. Ogólnie cała dieta w przypadku Hashimoto powinna mieć charakter przeciwzapalny, ponieważ z uwagi na autoimmunologiczne podłoże tej choroby w organizmie toczy się stan zapalny, więc niesamowicie jest ważne, aby dostarczać niezbędnych składników, które ten stan zapalny będą zmniejszały. To, co jest najważniejsze w przypadku pierwszego posiłku, to odpowiedni odstęp od spożycia leku do spożycia posiłku. Zwyczajowo jest to pół godziny do godziny, oczywiście powinno być to stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza, ale zazwyczaj jest to właśnie te pół godzinki. To ważne, aby odczekać ten moment, ponieważ jeżeli zjemy wcześniej posiłek, może się okazać, że lek nie zostanie prawidłowo wchłonięty. Wszystkie przepisy, które przedstawię w tym filmie, pochodzą z naszej bazy przepisów, którą wykorzystujemy do układania planów dietetycznych. Jako pierwszy posiłek przygotowałam placuszki na słodko z frużeliną z nektarynek. Zaczęłam od obrania banana i rozniecenia go w miseczce. Następnie dodałam połowę skyra naturalnego. Nabiału nie trzeba eliminować z diety, jeżeli nie występuje nietolerancja laktozy czy alergia na białka mleka krowiego. Nabiał jest świetnym źródłem wapnia, więc tym bardziej nie należy go eliminować. Następnie do placuszków dodałam jedno jajko, czyptę proszku do pieczenia oraz łyżkę mąki jaglanej. Można tutaj użyć mąkę owsianą, orkiszową, pszenną pełnoziarnistą czy na przykład ryżową. Placuszki odstawiłam na chwilę i zabrałam się za przygotowanie domowego dżemu z nektarynek. Pokrojone nektarynki wrzuciłam do garnka i zalałam odrobiną wody, aby się w niej podgotowały. Gdy owoce zrobiły się już miękkie i puściły sok, dodałam łyżkę mąki ziemniaczanej. Polecam rozrobić ją najpierw z zimną wodą i nie dodawać do wrzątku, ponieważ mogą zrobić się po prostu z niej takie grudki. Na patelni rozgrzałam oliwę z oliwek i smażyłam placuszki z obu stron. Następnie wyłożyłam placuszki na talerz i dodałam frużelinę z nektarynek. Nektarynki są m.in. świetnym źródłem witaminy A, która reguluje syntezę hormonów tarczycy i wydzielanie TSH. Dodałam także płatki migdałów, które są natomiast świetnym źródłem wielonasyconych kwasów tłuszczowych, które wykazują właśnie działanie przeciwzapalne. Kolejnym szybkim i prostym posiłkiem były kanapki z warzywami. Zaczęłam od pokrojenia cukinii w plastry, abym mogła ją następnie ugrillować. Następnie obrałam i pokroiłam awokado, które jest kolejnym cennym źródłem kwasów tłuszczowych i zawiera dobrą proporcję tych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Potem pokroiłam buraka, który jest źródłem żelaza, ale pamiętajmy, że tego niehemowego, które ma niższą wchłanialność niż żelazo hemowe, które znajdziemy w produktach zwierzęcych. Żelazo jest ważnym składnikiem, ponieważ wpływa na syntezę hormonów tarczycy. Cukinię ugrillowałam na patelni grillowej z obu stron, aż zrobiła się miękka. Do tych kanapek użyłam pełnoziarniste pieczywo. Gluten w nim zawarty, tak jak nabiał, można spokojnie spożywać, pod warunkiem, że nie występuje nietolerancja. Dodatkowo pieczywo jest świetnym źródłem magnezu, cynku, żelaza czy witamin z grupy B, które biorą udział w reakcjach metabolicznych, no i są ważne dla pracy tarczycy. Na pieczywo wyłożyłam awokado, miks sałat, buraka, ogórka i na koniec grillowaną cukinię. I tutaj mało intensywne awokado i ogórek świetnie połączyło się z intensywnym smakiem buraka oraz rukoli zawartej w miksie sałat. No i do tego jeszcze soczysta cukinia, która dopełniła cały smak. Kanapki na koniec posypałam jeszcze sezamem, który jest kolejnym dobrym źródłem tłuszczów. Na trzecią propozycję przygotowałam kremową owsiankę z malinami. Standardowo zaczęłam od zalania płatków owsianych wrzątkiem, aby miały chwilkę czasu na napęcznienie i następnie zabrałam się za ich podgotowanie. Aby owsianka była taka fajna, kremowa, dodałam do niej łyżkę mleczka kokosowego, które właśnie nadało jej taką przyjemną strukturę.
Całość gotowałam, aż owsianka lekko zgęstniała. Jako dodatek do mojej owsianki wybrałam maliny oraz orzechy włoskie. Aby podbić trochę w tej owsiance białko, dodałam połowę skyra naturalnego. Białko jest bardzo ważnym makroskładnikiem i ważna jest jego odpowiednia ilość w posiłku. Wykorzystanie białka z diety przez organizm osoby chorej wymaga dodatkowej ilości energii niezbędnej do podwyższenia metabolizmu, który w chorobie tarczycy może być lekko obniżony. Dodatkowo białko zapewnia także dłuższą sytość. Wszystkie owoce jagodowe, czyli właśnie maliny, truskawki, jagody, borówki, to bomby antyoksydacyjne i warto włączyć je do swojej diety. Orzechy włoskie natomiast dostarczają w posiłku wiele nasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, czyli tych przeciwzapalnych. Na wierzch standardowo dodałam jeszcze bazylię, ale świetnie też sprawdzi się tutaj mięta. I jako ostatnia propozycja omlet kanapka z wędzonym łososiem. Wybrałam łososia wędzonego na zimno o lekko obniżonej zawartości tłuszczów, aby miał mniej kilokalorii. Zaczęłam od oddzielenia białek od żółtek. Białka następnie lekko ubiłam i wymieszałam z żółtkami. Użyłam do tego dwóch jajek. Omlet smażyłam z dwóch stron na patelni. Następnie wyłożyłam na talerz, dodałam serek naturalny, sałatę i łososia. Łosoś to chyba jeden z produktów, który najbardziej kojarzy się z dietą w chorobach tarczycy, a to dlatego, że jako tłusta ryba morska dostarcza kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Trudniej jest je dostarczyć z dietą, ponieważ ich źródeł jest mniej niż tych omega-6, więc niezbędne jest zadbanie o różnorodność, aby była pomiędzy nimi równowaga. Dodatkowo łosoś jako jeden z nielicznych produktów dostarcza także witaminy D i selenu, czyli kolejnych niezbędnych składników dla prawidłowej pracy tarczycy i całego organizmu. I to wszystko, co dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że posiłki się Wam spodobały i z chęcią przygotujecie je w swojej kuchni. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam do komentarzy. Pamiętajcie o łapkę w górę i o subskrypcji naszego kanału. Do następnego.